Ostatnio pokazałam Wam moją nową, ulubioną metodę rozmnażania, zwłaszcza chojek, bo jeszcze innych roślin nie testowałam. Na razie tylko choje. I czas pokazać Wam efekty. Zaznaczmy sobie jeszcze, że cięcie było pod koniec marca, także minęły ponad 2 tygodnie i już widać efekty. Chyba nie muszę nic mówić. Bierzmy się więc do pracy. Ale jeszcze zanim wezmę się za te hoje, które ostatnio kupiłam, to mam hoje owowate pikte, której sadzonki zdecydowanie za długo siedzą już w tym woreczku. Korzenie są olbrzymie, woda już jest obrzydliwa. Śmierdzieć nie śmierdzi aż tak źle, ale mnóstwo liści straciłam tutaj już przez gnicie. Bakterie beztlenowe i te sprawy. A to wszystko efekt tego, że roślina siedzi zbyt długo w tym woreczku, który oczywiście po co stosować się do własnych zaleceń i wietrzyć worek, wymieniać wodę na świeżą. Kto by się przejmował takimi pierdołami? Z tą obowatą to będzie szybka akcja, bo wystarczy wziąć jedną, dosadzić kolejne. A już z tym drugim woreczkiem będzie gorzej, bo przez wilgoć etykietki straciły swoje nazwy. Część jestem w stanie odszyfrować jeszcze po takim mglistym napisie, który został. A część będę musiała identyfikować. Także nie jestem zbyt zadowolona z tego, no ale się nie przypilnowało, żeby etykietki były na zewnątrz, no to jest efekt. Szkoda, że nie mam nagrania z nazwami każdej z hojek, bo to byłoby bardzo pomocne. Sprawdzam, czy jakiś szkodnik się tu nie czai, bo niestety, ale hoje są kochane przez wernowce. No i co rusz, gdzieś jakiś się znajdzie. A najważniejsze to szybko zareagować. Ops. Okej. Nie wygląda to zbyt optymistycznie, bo już ta hoja zajmuje prawie całe miejsce w tej doniczce. To są może jednak większą. Jakoś jesienią? Nie, to było z miesiąc temu. Dokupiłam sobie jeszcze tak lokalnie hoje, właśnie na nią patrzę, hoje owowate pikte i hoje curry w jednej donicy. No niestety one są pod użyziemnym, także do hydroponiki nie będę przynosić, ale myślę, że ze 2 sadzonki z tego woreczka trafią sobie do osobnego kubeczka, właśnie z podłożem ziemnym, raczej kokosowym. I zakończę sobie tą sadzonkę, która zostanie na zewnątrz. Na razie jeszcze jest w witrynie, żeby szybko ruszyła ze wzrostem, bo widziałam, że była lekko pocięta. Wszystkie szczyty były ucięte. Pani sobie zostawiła je u siebie. Więc żeby szybko ruszyła, zostawiłam ją w lepszych warunkach. A teraz już jak pięknie rośnie, to sobie je raz, że rozsadzę tą curry od pikty. A już może zostawię je razem. To jest jeszcze do przemyślenia. Jeszcze nie jestem pewna, czy trafią, zostaną razem w donicy, czy je rozsadzę. O, tyle liści zostało stracone przez moją opieszałość. Przegląd strat. Dobra. Myślę, że w pierwszej kolejności te, które już mają aktywny pęd, z którego straciły liście, trafią sobie do hydroponiki. O, to też była piękna sadzonka. Jedna się uchowała. Jedna z 3, które podjęły wzrost. Już sobie pięknie rośnie. I jeszcze nie straciły liścia, także ostatni moment na sadzenie. To okropieństwo. Ja w tym trzymam tą hoję. Od miesiąca, może 2. Co by tu zrobić? To na pewno musi trafić do tyłu, bo jest największa. To ma taki badyl, więc też pójdzie tak lekko do tyłu. Zaryzykuję i wszystkie tu wsadzę. Trudno. Będę szybko musiała przesadzić znowu. Ale niech będzie. Na razie biednie, ale będzie lepiej, będzie lepiej. Dobra, ale ja miałam Wam o czymś super powiedzieć.
w Netto trwa promocja na doniczki. I takie czadowe wielkie doniczki. To są piętnastki. Z próblastu. Można dorwać za 5 zł. Taką donicę. Taką chyba za dychę. A taka czadowa z wewnętrzną doniczką i osłonką. Dodatkowo uchwyty tak się super podnoszą. Za 29 zł. Także lećcie i kupujcie, jeżeli się Wam podobają, bo warto moim zdaniem. Ja mam znowu zapas osłonek. Chociaż jeszcze nie wykorzystałam wszystkich tych z Castoramy, ale spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. I teraz pytanie. Może ja jeszcze ukorzenię w kubeczku troszkę i dopiero wtedy trafią do podłoża i donicy z ziemią. I też, jeżeli nie słyszeliście jakimś cudem, to w Biedronce od czwartku mają pojawiać się tajki. Pewnie będzie to jedna sztuka, dwie na sklep. Także no, małe szanse na ich zdobycie, ale hit po prostu. Tajka za 80 zł. Co się dzieje? Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po coś w końcu to in vitro zostało stworzone. Drugi kubeczek. Jednak zmiana planów, bo dziewczyny na lokalnej grupie dały znać, że w Biedronce koło mnie właśnie dojechała dostawa tajeczek. Zobaczymy, czy są cokolwiek warte. Sprawdzimy wybarwienie przede wszystkim, bo ponoć są mocno zielone, jedynie nakrapiane. Ale trafiły się też Biedronki, w których tajeczki są ładnie wybarwione. No to hop hop, idziemy. Mam już moją piękną tajeczkę. Jest pięknie wybarwiona, pięknie się rozkrzewia. Nie ma robaczków żadnych, więc jakoś bardzo mi nie zależy. Ale do jeszcze jednej Biedronki mogę podjechać. Tu jest zaraz obok. No nie ukrywam, chciałabym jedną złowić. Tak chociaż do filmu. Proszę, żeby się udało. Tajka, tak na szybko wam pokażę. Ten jest całkiem ładnie wybarwiony. Tutaj tylko lekkie plameczki. O, zobaczmy. Misja zakończona sukcesem. Cieszę się. Chociaż liczyłam gdzieś tam w środku, że trafi się bardziej wybarwiona sadzonka. Nie jest źle i tak się cieszę, że udało mi się w ogóle ją złapać. Teoretycznie są one w ofercie dopiero od dzisiaj, jak oglądacie filmik, czyli od czwartku. A właśnie już w środę się pojawiały. Czy warto? Wolę moją, która jest dużo ładniej wybarwiona. No i ma już dojrzałe liście. Dorosłej, dziurawej formy. Powiedzmy, że dorosłej. Bo jeszcze do dorosłej formy jej daleko. Co jak już ten przerywnik programu mamy za sobą, zapraszam Was do dalszego przesycania. I teraz aż z wrażenia zapomniałam. Dobra, fokus. Oczywiście drugi worek. Na szczęście tu leżało. Okej, co tu mieliśmy? Twoje malifluę i czołkę. Zobaczmy, co by się zadziało, bo również jest pięknie. Możliwe, że ta malifluła będzie już gotowa na cięcie. Ale zaraz to sobie ocenimy. I już z nowym bandem ruszyła. Także bardzo dobrze jej było w tym ukorzenianiu, jak widać. Ja myślę, że to już czas ją podzielić. Ten listek ładnie sobie dojrzał, jest już twardy, sztywny. Bez obaw mogę ją ciąć. Niestety tu pod ręką mam tylko taki olbrzymi sekator. Ładnie ostry. Normalnie sadzonki z takimi korzeniami trafiłyby u mnie jeszcze do perlitu. Ostatnio słyszę coraz więcej opinii, że perlit się różnym osobom nie sprawdza. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam, bo u mnie sadzonki w perlicie ruszają pięknie. Ze wzrostem, jak i z korzeniami. Jesteście bardziej tym perlit, czy podłoże hydroponiczne?
Zaczynałam też ostatnio i w Action? Action DC albo którymś z tych sklepów kupiłam takie ładne kubeczki. No są przepiękne. Ale 20 sztuk kosztowało 17 zł, więc zbyt często kupować ich nie będę. Myślę, że to pierwszy i ostatni raz. I to jako taka rozpusta. Za niski, żeby te górne korzenie złapać. Trudno, to będą poza. A wracając do perlitu, to właśnie zacznę testować i częściej wrzucać do podłoża od razu hydroponicznego, bo potem faktycznie trzeba oczyszczać tego perlitu. No i tyle osób jest przeciwnikami perlitu, że może coś w tym jest. Może źle robię, że ukoleją w perlicie. Czas się przekonać. I od razu etykietka. U mnie niestety jest to notoryczne gubienie, niszczenie etykietek. Tutaj są przepiękne korzenie i sadzonka ruszenna, dwa stożki wzrostu, ale tutaj są tylko takie młodziusieńkie korzonki. Jak bym ucięła pęd niżej? Wolałabym ją jeszcze zostawić w całości, żeby te liście sobie podrosły i te pędy ruszyły na spokojnie. Ale jak wyciągnę ją z tego woreczka, no to niestety te korzenie obumrą, jak nie będą w podłożu. Co tu robić? Co tu robić? W ogóle teraz mieliście zobaczyć jeden z trzech filmów, które mam nagrane. Jeden to unboxing bardzo ciekawej rośliny. Pierwszy raz. O, dobra, otworzyłam się. Zapomniałam o tym, że miałam jej nie ucinać, ją chciałam, więc bardzo dobrze. Tak miało być. Płatniemy tu na więcej sadzonek. Teraz zgłupiałam. Bo tak po pochewkach, to wydaje mi się, że one rosną w tę stronę. Tak. A dlaczego tutaj to tak ucięłam? Skupiłam totalnie. Powiedzcie mi, czy ona ma rosnąć w tę stronę? Bo tutaj pochewki liściowe wyrastają. Tak. Więc zakładam, że tu powinien być spód. Jeżeli wiesz, że źle posadziłam, to daj mi proszę znać. Nie wiem. Jakieś zaćmienie. W zeszłym tygodniu było głośno o zaćmieniu słońca, które można było oglądać w Stanach Zjednoczonych. No to teraz. Nie zaćmienia. I cyk. Z jednej sadzonki taki piękny, gęsty kubeczek. Od razu mamy szansę porównać ukorzenienie. O! Tylko też ciężko porównywać, bo tutaj są sadzonki, które same z siebie łatwiej się ukorzeniają. Ale tak samo. Piękne korzenie. I to pudło nawet było poza witrynką, więc miało mniej światła, niższą temperaturę. A i tak pięknie sobie dała radę. Oj, tu coś kwitnie. Co tu kwitnie? Widać, że to choja, która tu już któryś raz na tym pąku daje kwiaty. I jest to choja. Haszkajana? Marzy mi się ta choja w wersji warigaty. Jest przepiękna. I ją tak samo dzielę sobie na kilka sadzonek. Z racji na to, że na tym pędzie mam spory zapas liści, to dolne sobie obrywam. I dzięki temu sadzonka będzie bezpieczniejsza. Te dwie pozostałe są górne i mają drobniutkie liście. Trochę się o nie obawiam. W sumie to tu będzie jeszcze miejsce, więc coś jeszcze tutaj dosadzimy. Zobaczmy. Choja fan. Nic, zupełnie nic tu nie widać. Miałam tak nie robić, że sadzę kilka chojek do jednej daniczki czy kubeczka, ale ona już tu jest i pasuje. Aj, aj, aj. Dobra, i tak nie wiem, co to za choja, więc równie dobrze może rosnąć sobie z choją huśkajami. Znowu kolejna choja. Dobra, może napiszę do pani, od której to kupiłam. Może mnie
Nie zje. Nie będzie zła. Ale chociaż będę wiedziała, co u mnie rośnie. No to jednak miło wiedzieć, co się ma w doniczce. Podeszłam ambitnie do tego przesadzania. W ogóle z wieczór wróciłam z zajęć, bo chodzę na szarpy. Już mi coś nie coś wychodzi, także mogę się wam pochwalić. Jak się odważy, to tu z boku zobaczyć jakieś klipy z zajęć. W związku z tymi zajęciami trochę nie mam siły już na dalsze przesadzanie. Ciulno, te, które są już stracone nazwy, to zostawię je na później. Także robię selekcję. O, parasitika. Anił kladang. To jest ta chojka, którą mam. Przydałoby się ją po prostu dosadzić. Ale w tym momencie ona chyba mi się tam nie zmieści do donicy. Niech się jeszcze dokorzeni samodzielnie. A potem połączę ją z rośliną mateczną, którą już mam. I jak tylko jest możliwość, to staram się sadzić bliżej brzegu osłonki, tudzież kubeczka, żeby od razu widzieć, jak tylko ruszą korzenie. I móc na bieżąco kontrolować, co się tam dzieje. Lecimy dalej. Hoja Sunrise. Wow, jej to była długa sadzonka. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, to ją szybko posadzę. Tutaj mamy. Nie wiadomo co, ale to chyba po prostu Australis lisa. Kolejny no name. A to będzie po prostu jakaś Publicalix Silver. Znaczy, Splash. Te cztery hoje. To nie jest źle. Czyli tylko cztery hoje z 20 straciły swoje nazwy. Czy jestem ślepa? A nie, tu jest Anium Gladang. Myślałam, że jestem ślepa i nazwałam tą hoję Anium Gladanga. To przecież nie wygląda jak Anium Gladang. No i faktycznie jest to Erythrostema. Light pink yellow. Czyli jasno, dużo różowe kwiaty. To piękne będą. Piękna będziesz? A jak? Dzielimy na dwie sadzonki. Okej, mam jeszcze dwa kubeczki, idealnie. Jeżeli chodzi o podłoże, które tu mam, to jest to mieszanka moja hydroponiczna, którą robiłam rok temu, ostatnio, dwa. Mam na tyle tego podłoża w obiegu. Jedno się wyparza, jedno jest czyste, brudne, że już nie potrzebuję kupować na świeżego podłoża, bo też część roślin właśnie wychodzi z hydroponiki. Patrzcie, jak ładnie końcówkę tu wcisnęłam i wygląda taka ładna, pełna hoja. I mi została ta Sunrise. Tak. Mleczko hojowe we włosach. To jest to. Na szczęście dużo bajzlu się nie narobiło. A, no i co? Na początku zaczęłam o tym, że mam kilka filmów nagrane. I właśnie nie wiem, czy dodawać, czy w ogóle zajmować się tym montowaniem, bo właśnie montowanie takich starych filmów jest dziwnym uczuciem. O kurczę, jak nagrywałam ten film, to był koniec stycznia, tak, przed walentynkami. Na zewnątrz widać śnieg. Ale w sumie, tak teraz sobie myślę, że mogę też dodać parę słów o tym, jak ta roślina ma się teraz u mnie, więc może zamkniemy taki krąg czasowy, żeby jednak były tam parę słów takich na bieżąco. I z racji na to, że wiem, że większość osób nie ogląda do samego końca, to teraz wam pokażę. Pokażę wam parę pozycji, układów z szarf. No, tak jak wam wspominałam, zaczyna to wychodzić. Jest to mega radość, bo pierwsze zajęcia były tragiczne. Tragiczne. Nawet nie chodziło o to, że mięśniowo nie byłam w stanie czegoś zrobić, tylko po prostu ręce bolały, stopy mnie bolały, szarfa się wrzynała wszędzie i była to droga przez mękę. Do tego stopnia, że zaczęłam w październiku i w listopadzie stwierdziłam, że nie, ja robię sobie przerwę. A akurat na tej sali, na którą uczęszczam, można kupić karnet tylko na cały miesiąc i dziewczyny na recepcji nie pozwoliły mi kupić
zrobić sobie tygodnia przerwy. Więc zrobiłam sobie miesiąc przerwy, ale dobrze mi zrobił, bo w grudniu z taką złością wróciłam, że tym razem sobie nie odpuszczę. No i nie odpuściłam. Udało się. Fajnie, bo było w międzyczasie przerwa na święta, potem przerwa na ferie, więc te zajęcia nie były co tydzień. Były tam jakieś przerwy w miesiącu, więc właśnie dłonie, stopy mogły odpocząć. A teraz przyszło wiosna, robi się coraz cieplej. I chyba czas ogarnąć sobie jakąś szarfę, tak po prostu, nie tu do mieszkania, bo to by się nigdy nie zmieściła. Nie mamy takich 5 m² ziemi, żeby rozłożyć jakiś materac. Ale może uda się w ogrodzie albo gdzieś tak na łonie natury. Jak już będę miała, ale to na razie. To tak plan na za 3 tygodnie. Najwcześniej, no to w sumie nie zostało za dużo czasu. I właśnie na tych zajęciach teraz już zaczęło mi tak dobrze iść. Już jestem w stanie coś robić. I poczułam taką energię, że aż przyszłam tu ponagrywać i porobić z roślinkami z wami. Tymczasem serdecznie ci dziękuję, że byłaś tutaj ze mną. Do następnego, na razie. Ale to screenowe z tą ręką. Ale strasznie to lubię robić.